A gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł: Trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję, i rzekł: Nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Paweł przypomniał, że przestrzegał przed odpłynięciem i opowiedział o swoim widzeniu. Także wszyscy ci ludzie na pokładzie statku, z których pewnie żaden nie wierzył w Boga objawionego w Biblii, miał okazję się przekonać, że ten Bóg mówi prawdę i dotrzymuje tego, co obiecał. I Paweł też nie wątpił, że skoro Bóg obiecał mu, że będzie w Rzymie, to tak się stanie bez względu na okoliczności. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie. Ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. A gdy nas unosiło po Adriatyku już 14 noc, około północy zdawało się żeglarzom, że się ku nim zbliża jakiś ląd. Prawdopodobnie usłyszeli, jak fale rozbijają się o brzegi Malty. Spuścili tedy sondę i stwierdzili, że głębokość wynosi 20 sążni. A popłynąwszy nieco dalej i znowu zmierzywszy, stwierdzili 15 sążni. Sążeń to jest około 2 metrów. Bojąc się przeto, abyśmy czasem nie wpadli na miejsca skaliste, zarzucili z tylnego pokładu 4 kotwice i z upragnieniem oczekiwali nastania dnia. Zarzucenie kotwic z tyłu dodatkowo zabezpieczało statek przed przewróceniem się. Także to, że Bóg obiecał, że wszyscy się uratują, to nie oznaczało, że mają nic nie robić. Ci ludzie wytężali wszystkie swoje umiejętności. A gdy żeglarze próbowali uciec ze statku i pod pozorem, że chcą z przodu statku zarzucić kotwicę, spuścili w morze łódź ratunkową, rzekł Paweł setnikowi i żołnierzom: Jeżeli ci nie pozostaną na statku, nie możecie być uratowani. Wtedy żołnierze odcięli liny od łodzi ratunkowej i pozwolili, że spadła. Paweł właściwie przejął dowództwo nad statkiem, mówił setnikowi, co ma robić, a ten go słuchał. A gdy miało już świtać, nalegał Paweł na wszystkich, aby się posilili, mówiąc: Dziś mija 14 dzień, jak czekacie i pozostajecie bez posiłku, nic nie jedząc. Dlatego wzywam was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia. Nikomu bowiem z was nawet włos z głowy nie spadnie. A gdy to powiedział, wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, łamał i zaczął jeść. A wszyscy oni, nabrawszy otuchy, również się posilili. Widać, że wszyscy ci ludzie nabrali zaufania do Pawła i przekonania, że warto go słuchać. A było nas wszystkich na statku 276 dusz. A gdy się nasycili, odciążyli statek, wyrzucając zboże do morza. Chcieli podpłynąć jak najbliżej brzegu, więc za wszelką cenę starali się, żeby statek miał jak najmniejsze zanurzenie. A gdy nastał dzień, nie rozpoznali lądu, spostrzegli tylko jakąś zatokę o płaskim wybrzeżu, do którego chcieli, jeżeli będzie można, podprowadzić statek. Odcięli kotwice i pozwolili im spaść do morza, a równocześnie rozluźniwszy wiązania sterowe i nastawiwszy przedni żagiel pod wiatr, zmierzali w kierunku wybrzeża. Lecz wpadłszy między dwoma prądami na mieliznę, osiedli ze statkiem. Dziób statku, zarywszy się, pozostał nieruchomy, a rufa uległa rozbiciu przez bałwany. Znowuż widzieli, że ocalenie jest bliskie, ale postępowali zgodnie z najlepszą sztuką. Postępowali roztropnie. Padli na mieliznę. Miejsce, gdzie to się stało, jest zlokalizowane. Obecnie nazywa się to Zatoka Świętego Pawła.
Mielizna znajduje się obecnie 300 metrów od brzegu i wtedy prawdopodobnie też była w tym samym miejscu. Wtedy żołnierze powzięli zamiar pozabijać więźniów, aby żaden z nich, przedostawszy się w pław, nie uciekł. Chcieli ich pozabijać, bo gdyby więźniowie uciekli, no to oni by za to zostali ukarani. Lecz setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził ich zamiarowi i rozkazał, żeby ci, którzy umieją pływać, pierwsi rzucili się do morza i wyszli na ląd. Znowuż Pawłowi groziła śmierć i Bóg tak pokierował okolicznościami, że ocalał. Pozostali zaś mieli to uczynić jedni na deskach, drudzy na czymkolwiek ze statku. W ten sposób ocaleli wszyscy i przedostali się na ląd. Bóg spełnił to, co obiecał.